Witam w te wtorkowe popołudnie i zapraszam do obejrzenia relacji z samotnego biwaku w Borach Tucholskich. Jest wtorek po południu, jestem po pracy, na jutrzejszy dzień wziąłem wolne i te niecałe 2 dni postanowiłem spędzić tutaj w Borach Tucholskich, w terenie wyznaczonym do bushcraftu. Są to okolice Osia i Tlenia na północ od tych miasteczek. No i postanowiłem sprawdzić, jak wyglądają właśnie te tereny wyznaczone pod bushcraft. Obejrzałem wcześniej mapę, zobaczyłem, gdzie one się znajdują. Według zaleceń nadleśnictwa wysłałem maila na odpowiedni adres e-mail ze zgłoszeniem mojej obecności i chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A dlaczego dzisiaj? Ponieważ mamy taką chłodną, mokrą zimę i z małą ilością słońca. Pomyślałem sobie, że trzeba trochę zaczerpnąć słońca. Można to zrobić wyjeżdżając gdzieś za granicę, do ciepłych krajów, nad Morze Śródziemnomorskie czy gdzieś dalej. A można też zrobić wypad w Bory Tucholskie i cały dzień tutaj chodzić i cieszyć się tym słońcem. A jutro ma być przez cały dzień słońce. A oto piękna okolica. Piękne lasy, które będę penetrował. Jestem w drodze. Przede mną jakieś 4-5 km do przejścia. Około 2 do jeziorka. Dwa kolejne do miejsca noclegu. Jest godzina 16:20. Słońce będzie już niedługo zachodzić, no ale jeszcze jest jasno. Temperatura w lesie to jakieś 4 stopnie. Poza lasem, gdzieś tam w skurczu, jak przejeżdżałem autem, to było około 5,5-6. Także tak, w lesie jest zimniej. Do tego padało dosyć dużo, przez cały dzień. Także jest wilgoć, czuć wilgoć. Przez to będzie trochę zimniej. No ale i tak będzie dobrze. Mam ze sobą śpiwór zimowy. I myślę, że nie będzie problemu. Doszedłem do jeziora, więc pierwszy punkt dzisiejszej wyprawy, dzisiejszego dnia, został zdobyty. Jest tu bardzo duża cisza. Prawie nie ma dźwięków. Przyroda też śpi. Piękne jeziorko w środku lasu. Godzina 17. Mnie już nie widać na kamerze. Widać tylko niebo. W lesie robi się coraz ciemniej. Już na tyle ciemno, że za chwilę będzie bardzo słaba albo brak widoczności. Ja chcę jeszcze podejść kawałek. Zbliżyć się do rzeki Wdy, żeby jutro o nią zahaczyć. Znalezienie miejsca noclegowego po nocy nie jest takie proste, ale też nie jest niemożliwe. I oto udało się.
Piękny, ładny placek pod ładną choinką. Namiot rozbity. Krople śniegu z deszczem grają na jego powierzchni. Jestem rozłożony w namiocie. Mata jest nadmuchana. Śpiwór wyjęty i rozłożony. Wszystkie rzeczy potrzebne z plecaka wyjęte. Razem z termosem, z którego to nalałem sobie ciepłej herbaty i się nią delektuję. Dzień dobry. Witam w ten środowy poranek. Jestem po nocce. Nocka była długa. Dobrze przespana. Właściwie to się nie budziłem. Żadne zwierzątka mi nie przeszkadzały. Tym razem nie było ryczących jeleni. Natomiast w nocy był bardzo duży wiatr, co było słychać, bo hulał w koronach drzew. Ja już się zbieram, bo widzę, że słońce stało. Będę się składał i powoli szedł nad jezioro, żeby tam się wykąpać. Zanim się zbiorę gdziekolwiek, zrobiłem krótką przebieżkę, żeby się rozgrzać. No bo jednak jest chłodny to poranek. Chłodny, ale bardzo ładny. Zanim pójdę w stronę jeziora Rudolinek, postanowiłem podejść do rzeki Wdy w okolicach miejscowości Stara Rzeka i zobaczyć, jak wygląda rzeka w tym miejscu. Doszedłem do rzeki Wdy. Rzeka, którą spływa się kajakiem. Jest południe. Dobiega godzina pierwsza. Mamy piękne słońce. Zaszedłem tu nad jezioro, aby w pierwszej kolejności wykąpać się. Woda była zimna, ale przyjemna. A kąpanie możliwe za sprawą wcześniejszego morsowania i przyzwyczajenia się do takich warunków. No, ale zaszedłem też tu, bo jest pora obiadowa. A w sumie od rana nic nie jadłem. Także ugotuję sobie coś ciepłego i zrobię obiadek. A tymczasem jest piękne słońce. Aż razi. Moja wyprawa dobiega końca. Jest środa. Godzina 15 się zbliża. Mam za sobą prawie dobę spędzoną w borach tucholskich. Mam za sobą około 20 km w nogach. I mam za sobą ładny kawałek pięknych terenów borów tucholskich, które poznałem, które mi dały energię, które mi dały odpoczynek i siłę na kolejne dni. Tą drogą brukową będę wracał w kierunku Skurcza, a później do Gdańska. No teraz zostały ostatnie kroki na parking, na którym stoi na mnie i czeka na mnie moje autko.
Także była to udana wyprawa. Ja jestem bardzo zadowolony. Wszystkim polecam takie wyrwanie się z pracy, z tych ciągłości dnia codziennego, kiedy człowiek jest zmęczony i chce troszeczkę odpocząć i wybrać taki fajny dzień jak dzisiaj. To naprawdę jest udanym dniem. Słońce świeci, w słońcu się wygrzewałem nad jeziorem i właściwie żadnej chmurki nie było w ciągu dnia. O nieliczna ilość. Także zaliczam tę wyprawę do udanych. Polecam i do zobaczenia.